Mam przyjemność, zaszczyt, satysfakcję, że od 16 lat wręczać nagrody burmistrza miasta Zambrów osobom, które zostały nominowane i w oczach kapituły znalazły uznanie. Przez te 16 lat Żubry cieszyły się niesłabnącym powodzeniem, chociaż trzeba powiedzieć, że w niektórych kategoriach nie było tyle zgłoszeń, co byśmy planowali, przewidywali. I dlatego też uchwałą Rady Miasta z 28 czerwca 2016 roku zmieniliśmy po prostu kategorie. Ilość kategorii 9 jest utrzymanych, z tym, że są niektóre nowe kategorie, niektóre zmodyfikowane. Przede wszystkim te dotyczące nowych kategorii to najlepszy reportaż promujący miasto Zambrów, najlepsza fotografia miasta Zambrowa, również kategoria wydarzenie roku, przedsiębiorca roku, osobowość roku i te, które zostały najlepszy sportowiec, najlepszy nauczyciel i najlepszy uczeń. I dodajemy 9. kategorię, to jest Grand Prix publiczności. Ze wszystkich, nie tylko nagrodzanych, nominowanych będą mogli w głosowaniu internetowym wybrać Grand Prix. I również tę nową, która jest zapisane w naszej uchwale, dotyczące, że oprócz jednej kategorii najlepszy uczeń, gdzie decyduje przede wszystkim ocena, pozostałych będzie głosowanie internetowe, a kapituła będzie tylko wybierała 3 nominowane z każdej kategorii. Myślę, że to w jakiś sposób zachęci mieszkańców naszego miasta nie tylko do głosowania i oddania własnego głosu, ponieważ nie będzie tylko to decyzja jakaś suwerenna kapituły, a mieszkańców Zambrowa i ci, którzy głosują. Czekamy na zgłoszenia w tych 9 kategoriach do 31 grudnia 2016 roku. Chciałem jeszcze przypomnieć, że zgłosić osoby czy ewentualnie stowarzyszenia mogą organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby sportowe, parafie, jednostki organizacyjne miasta, jednostki samorządowe, radni miasta Zambrów, jak również grupa minimum 30 mieszkańców miasta Zambrowa. Także czekamy do 31 grudnia 2016 roku na zgłoszenie, a gala tradycyjnie odbędzie się w lutym 2017 roku.